Witajcie, tu Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Dzisiaj zabieramy się za obejrzenie, przetestowanie gitary firmy Washburn. Kolejny model z tej firmy RX10MB Metallic Black. Zapraszam do oglądania. Korpus z lipy zrobiony, kształt Stratocaster, dwie gałki, głośność, barwa, pięciopozycyjny przełącznik, układ HSS, czyli humbucker i dwa single, taki standardowy, można powiedzieć, mostek tremolo fulcrum, taka nazwa, z palisandru podstrunica, 24 progi, mamy tutaj oznaczenia kropkami, oznaczone progi. Oczywiście na podstrunicy, no i na krawędzi. Układ kluczy w linii, 6 strun naturalnie. No i tutaj dla Washburna jest taki bardzo charakterystyczny wycięcie tutaj w tej główce, takie niepomalowane, widać kolor drewna, jest to takie całkiem charakterystyczne. Muszę przyznać, że jeśli tak już na pierwszy rzut oka patrzę na tą gitarę, to wykonanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Gitara jest... dokładnie tutaj dopasowany jest gryf, nie ma tutaj żadnych szczelin, żadnego niczego, nic się tutaj nie dzieje. Wysokość strun nad gryfem też jest bardzo, bardzo dobrze ustawiona. Wysokość strun możemy regulować tutaj kluczami, małym imbusem. Menzurę sobie możemy ustawiać tutaj śrubkami z tyłu, które są umieszczone. Bardzo dobre, dostępne są te śrubki do regulacji. No i właściwie tutaj nie ma nic do zarzucenia. Z boku mamy gniazdo na kabel, tak wygląda z tyłu, oczywiście wszędzie jest folia ochronna. No wszystko pięknie, ładnie wygląda, czas zabrać się za granie. Teraz testowanie na żywca, czyli podpięte do wzmacniacza, clean i przetwornik przy gryfie, czyli pierwszy singiel. Barwę mam na maksa odkręconą, czyli teraz zmniejszę, zobaczymy jak będzie brzmiało. Czyli różnica jest spora, wyraźna, więc to bardzo dobrze, w niektórych gitarach tej różnicy prawie nie ma. Oczywiście mogę dać też na połowę, czyli będzie troszeczkę... Teraz przetwornik, zobaczymy dwa przetworniki, oba, czyli oba single. Zobaczmy teraz barwę daną na minimum. Teraz na maksa. Teraz singiel ten pojedynczy. Barwa była na maksa, jak słyszeliście, dosyć ostry dźwięk. Teraz damy na minimum. A teraz mniej więcej na połowę. Dobra, brzmi całkiem nieźle. Teraz single plus tutaj jeden z tego humbuckera, jedna cewka. Zmniejszona barwa całkiem. Teraz na maksa.
tutaj w połowie. No i humbucker na maksa rozkręcony, damy barwę na maksa oczywiście. Słychać jaki mocny sygnał jest. Włączę jeszcze. Teraz zmniejszmy sobie barwę, zobaczymy jak będzie brzmiał. Dobra, tak mniej więcej brzmi. Oczywiście humbucker teraz najmocniej brzmi ze wszystkich trzech, no i bardzo dobrze. Teraz zobaczmy jak to będzie na przesterku ciupało. Obie gałki na maksa, barwa na maksa, głośność na maksa, przetwornik przy mostku. Jak dla mnie naprawdę wyśmienicie. Zobaczmy jeszcze jak brzmiałoby na przetwornikach, tutaj na singlach, chociażby przy gryfie. Teraz single plus jeden z humbuckera, jeden z humbuckera. Mostku.
naprawdę bardzo fajnie, ja jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tą gitarą. Teraz wypadałoby podsumować, jak ta gitara wygląda generalnie, czy warto ją kupować, czy nie. Według mnie w skali od 1 do 5, taka byłaby mniej więcej skala, to ja bym dał tej gitarze 5, głównie ze względu na to, że jest niedroga, czyli dla osób, które chcą zacząć przygodę z gitarą, to naprawdę to jest wyśmienity wybór. Jeśli oczywiście komuś podoba się kształt Stratocaster, czarny Stratocaster. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, więc generalnie jeśli komuś się podoba, to może brać ją w ciemno. Wszystko ustawione jest bardzo dobrze. Oczywiście w zależności od gustów można sobie przetworniki troszeczkę podnieść, obniżyć. Tutaj było ustawione wszystko bardzo fajnie i struny tak samo. Czyli tak, jeśli chodzi o cenę, no to cena byłaby, no mi się wydaje, że na piątkę. Jeśli chodzi o wykonanie, też byłoby na 5. Nie widzę tutaj żadnych jakichś mankamentów, które by naprawdę utrudniały grę. A oczywiście w tanich gitarach takie rzeczy się zdarzają. Brzmienie oceniłbym na, też na 5, jeśli chodzi oczywiście, prawda, w takiej skali gitar do, nie wiem, do 600 zł powiedzmy, czy tam do 700, w zależności oczywiście od sklepu to jest cena. Brzmienie też oceniłbym na 5, bo naprawdę jak na taką tanią gitarę i jak na taki osprzęt, który tutaj jest zamontowany, czyli generalnie na jakiś niekonkretny firmowy, nie jakiś Seymour Duncan, czy EMG, czy DiMarzio, to brzmi naprawdę wyśmienicie. Ja tutaj właściwie bym tak grałbym cały czas i bym nie przestawał grać. Czyli generalnie moja ocena to jest, byłoby 5, piątal, taki mocny piątal dla firmy Washburn RX-10, model RX-10 Metallic Black. Także naprawdę zapraszam do kupowania i nie bójcie się firmy Washburn, naprawdę. Polecam. Wojtasek, papatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz się umówić na lekcję przez Skype lub na lekcję w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.